Infrastruktura w Polsce w ostatnich latach intensywnie się rozwija, głównie dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i ciężkich maszyn. Za ich obsługę i konserwację odpowiada mechanik maszyn i urządzeń drogowych. Zajmuje się on wykonywaniem napraw i konserwacją maszyn i urządzeń drogowych oraz odpowiada za ich transport i obsługę. Demontuje również i układa nawierzchnie drogowe i mostowe. Wykonuje naprawy i konserwację tych nawierzchni oraz obsługuje urządzenia komputerowe sterujące maszynami i urządzeniami do robót drogowych, budowlanych i ziemnych. Praca ta wymaga dużego skupienia i uwagi. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych powinien być dokładny, ostrożny, odpowiedzialny, obdarzony refleksem i wyobraźnią przestrzenną. Na niektórych stanowiskach wymagane są umiejętności techniczne i mechaniczne. Kwalifikacje można uzyskać w czasie nauki w 3-letniej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie 2 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą podwyższyć swoje kwalifikacje, zdobywając średnie wykształcenie i odbyć na przykład kwalifikacyjny kurs w 2 kwalifikacjach zawodowych w zawodzie technik transportu drogowego. Wykwalifikowany mechanik maszyn i urządzeń drogowych znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach budujących i eksploatujących drogi i mosty, w wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej lub w przedsiębiorstwach produkujących i remontujących maszyny budowlane, ziemne i drogowe. A teraz przyjrzyjmy się pracy mechanika maszyn i urządzeń drogowych. Od dzieciństwa inspirowały mnie maszyny drogowe, budowlane, więc po skończeniu szkoły średniej postanowiłem podjąć pracę w zawodzie. Moja praca wygląda tak, że codziennie za obowiązek mam konserwację sprzętu, naprawy bieżące, naprawy awaryjne. Każdą maszynę codziennie przed pracą muszę przygotować do pracy codziennej. W mojej pracy korzystam z kluczy nasadowych, kluczy oczkowych, młotków, śrubokrętów, różnego rodzaju kluczy, torksów, imbusów. To, co mi jest po prostu potrzebne przy każdej naprawie maszyny. Każda maszyna posiada inną specyfikację, inny rodzaj olejów, inny rodzaj smarów. Każda maszyna potrzebuje różnego rodzaju ilości olejów przekładniowych. Trzeba wiedzieć, ile nalać. Trzeba wiedzieć po prostu, jaka gęstość, jaka lepkość jest tego oleju. Osoba, która chciałaby wykonywać ten zawód, na pewno musi być uczciwa, sumienna, no bo to wpływa na bezpieczeństwo pracy osób trzecich. Wszystkie osoby, które interesują się mechaniką, bardzo zachęcam do podjęcia nauki, z tego względu, że mamy styczność z maszynami i uczymy się całe życie.